Pani Agata napisała wyjście, strefą euro utrudni kontrolę nad własnymi finansami. Nie każdy kraj członkowski ma w obiegu wspólną walutę, na przykład Norwegia, Wielka Brytania. W Niemczech mówi się o ratowaniu euro, tak samo jak na forach samej Unii Europejskiej. Dlaczego mamy wsiadać na statek, który tonie? Czy warto spieszyć się z wejściem do strefy euro?